Hej, witam was serdecznie, tutaj Huntem. No to jest kolejny odcinek Far Cry 3 Blood Dragon. No i cóż, potrzebujemy pokonać te cholerne Blood Dragony, jak sama nazwa wskazuje. Kurczę, niestety jak zaczynamy palić te ich jajka, to im się to nie podoba. Jest to, kurczę, problem w sumie. W sumie może jak rzucę tu sobie serce, to one na razie nie zauważą, ale jak zaczną tu biec, proszę, że nie widać, które są już zrobione, które nie. Wszystkie? Nie, nie rób mi z tym ogniem tak. Dobra, to rozwaliłem w sumie, czyli jest nieźle, jeszcze nie zauważyły, więc jest nawet bardzo nieźle. Bardzo, bardzo nieźle, ale są przy tym ostatnim. Teraz na pewno zauważą. Exceptional. Rozwaliłem to czy nie? Powiedzcie, że ja to rozwaliłem. Nie rozwaliłem, no jasna dupa. Będę musiał tam wrócić jakoś. Ale... za to możemy się spróbować tymi zająć. Dobra. Wracamy tutaj. Bronią tamtego ostatniego, czy co? O! Macie to. Wow! Gdzie to ostatnie jajko? Zajebiście. O, fuck. Świetnie. Three, two, one. No. Tutaj tu jest skrzynka. Też ją otwierałem. Musiałem. Lepiej, jak mam taką możliwość, to sobie zakupię coś. No co jest? Nie mam? Nie, mam. Lulz. Przycięło się coś, dobra. Ammo. Jak najbardziej. Cofnij weapons. Nie to. Consumables. Consumables. Dobrze. Tego Vesta sobie też, body armora kupimy. Dobra, to by było na tyle. No to winda. Nie powinienem najpierw stać na windzie? Aha. Świetnie. Masz tam serce. Fuck. To niewiele daje tak w ogóle. Nie, żeby coś, nie? Dobra, czwóreczka może? Fuck. Jebaniec. Fuck. Fuck, 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 fuck. No. Nie, nie we mnie. Fuck yeah, zabiłem ją. Cholera. Umieraj tam.
Ty też, i ty, i ty, i ty, i ty, i ty. O, beczkę tu mieliście, nawet nie wiedziałem. Czyli domyślnie te wszystkie beczki, których wcześniej rozpieprzyłem, to nie rozpieprzyłem, nie? Bo nie wiem, co teraz wybuchać na nich. Tak, ależ tu mnie piorą. Nie, dobra, ja ich piorę bardziej w sumie, jakby nie było. Szkoda, że nic nie widać momentami, nie? No, zajebiście. I możemy stąd wyjechać. Nic nie widzę. Fuck. Nic nie widzę, kurwa. God damn it. Fuck. Okej. Chyba do czegoś doszliśmy. O, filmik. Te animacje. Co jest, kurde? Iha. Ale co to miało być nagle, jakieś macki? Da fakencja. What is this shit? No właśnie, tak się zastanawiam, to jest what is this shit? Oh, I don't deal with psychos, I put them away. Reach the outpost. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy tutaj do roboty i gdzie mamy iść. Mamy iść aż tutaj, a przy okazji w okolicy mamy coś takiego, żeby to załatwić najpierw. A dopiero później ten, będziemy się z resztą bawić. Jest to jakiś pomysł, nie? Żeby załatwić najpierw tą bazę tutaj, skoro jest tak blisko. O, jest droga. A może nie jakoś tak fenomenalnie blisko, nie? Ale jednak. Wow, a to jest co? To ja pod tym byłem przed chwilą chyba, nie? No, tak. Pod tym się znajdowała ta baza, w której byłem. No, dokładnie. No, nawet tutaj ten samochód mój wybuchnięty powinien być, ale nie, jest jakiś nowy. Więc jest jeszcze lepiej. Także wsiadamy. Gdzie jedziemy teraz? Tam, dobra. Okej. Jeden zdjęty. Holy crap, usłyszałem. Dobra. Poszło nawet nieźle. Nie wiem, czy tam gdzieś alarmu wyłączyć, czy coś. Co to tam się stało przed chwilą? Jeszcze nie słyszę alarmu. To kwestia czasu chyba. Hi, 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 hi. O nie, nie umarł. Kurde, nienawidzę, jak tak cofa się, cofa, cofa i nagle postanowił sobie stanąć w miejscu. Pozbierajmy wszystko.
Gdzie oni tam uciekają, no? Co za gnoje z nich. No i jednak wystrzeliłem. Myślałem, że mogę jakoś to anulować, ale nie wiem jak. A, to ładnie siadło. Najebiście. Wow, tutaj są jakieś ziomki. To nie, to jednak nie. To ja sobie pójdę gdzieś indziej. Taki ze mnie będzie łucznik dzisiaj. Co to jest to? No to chyba nie jest akurat dobry pomysł. Jak załatwię bez pomocy Blood Dragona. No i tyle było z moich planów. Nie, to był bardzo zły pomysł. Idź tam. Masz tam. Wow. O, ciebie obrywam, cześć. Fuck, nie trafiłem. Dobra, zdupcam. Fuck, dobra, wiecie co? Bez sensu. Czas wziąć jakiś większy kaliber na tych gnoi. Po dupie mu będę strzelał. Nie są aż tak ciężkie do zabicia te Blood Dragony. Na szczęście. Co jest zajęte czymś innym. Więc łatwiej go będzie nam zabić teraz. No, dupę. Czekajcie, zobaczymy co oni mieli przy sobie. O, terror. Właśnie 50 naboi do niego zdobyłem, zajebiście. Ja sobie tu poczekam. Niech oni sobie tam biją. Ja ich pomału pozabijam wszystkich. I na końcu się zajmę Blood Dragonem, jak już tak ma mało życia. Tak. You have a cookie. Niewiele mu zostało, jeszcze dwa strzały i po nim. Au! O, jeden wystarczył. Zajebiście. No i kolejny obszar należy do nas. Fuck yeah! Wielka fioletowa plama z niego została. A, super. Czekajcie, bo tak się zastanawiam, jeżeli możemy wejść w statystyki w tym momencie i zrobilibyśmy tak, mapa, skille, data console, to są statystyki, misje, garnizony, skill gain, nam 4 misje, czy faktycznie 4 były? Chyba tak, czyli 7 misji to nie jest zbyt dużo. No i każdy garnizon ma swoją własną małą misję. 30 poziomów. Predator's Path 1, ale właśnie... Aha, Hostage Rescues. A to są te po... to są te poboczne. Wolałbym więcej tych na przykład. No ale okej. Zaraz zobaczymy. Jeszcze dwie bronie do odblokowania. Jakieś naprawdę 10 broni aż już mamy? Coś mi się nie wydaje. Achievementy, okej. I jeszcze pojazdy. 3 pojazdy z 6. 3. To są chyba dwa samochody jakieś. Łódka, wiem, że jest jeszcze motorówka, ale nie zdążyłem na nią wsiąść. Jeszcze dwa jakieś. Dobra, nieważne. Tak tylko chciałem zobaczyć, ile tych misji jest, ale jest ich 7. Więc trzeba by trochę tam porobić też tych pobocznych. Boom. Właśnie się zapytał, kto tak zrobił. Śmiechowo, dobra.
idziemy po tego. Po tą misję. Gdzie ona jest? Tu jest. Tą poboczną. Okej. I jeszcze gdzie mamy automacik? Tu mamy automacik. Zajebiście. No dawaj. Ammo, jak najbardziej. Nawet nie ma sensu dokupować pojedynczo, tylko po prostu wszystko naraz. Bronie. Dawaj. Oj, nie o to mi chodziło. Aha, bo teraz nie mogę zobaczyć ulepszeń. Customizacja. Tu mam tylko jedno. A, łuk. To nie ma customizacji w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, powiedziała, że jest 10 z 12. Chyba, że liczy przy tym granaty, bomby i te koktajle Mołotowa. No to wtedy jest faktycznie chyba tyle. Dobra, na razie sobie to zostawimy, bo mi pasują te bronie. O, drugą mapę możemy dokupić, to zajebiście. To sobie też kupię. I nakupujemy jeszcze tego. Ok, więcej nie pójdzie, więcej się nie zmieści. No i dobra, gdzie? Do misji. Jedziemy do misji. Samochód sobie wezmę, nie będę chodził przecież na nogach. Jakaś książka tu w ogóle leży. Daleko to jest? W ogóle co to jest? Co to jest i gdzie to jest i czy to jest daleko? Nie, to jest bardzo niedaleko wręcz. Tam jakieś samochody widzę. Następnego zakładnika mam ocalić, tak? Ech. Wolałbym te inne misje. Tak. Sobie poznaczam ich wszystkich. No. Czekajcie. Nie skapnęli się jeszcze. Cześć kolego, teraz ci zaserwuję coś takiego. Fuck it. Wow, to było zajebiste. No, proszę cię bardzo. Szybko się robi tę misję. No i co? I zginął od razu. No kurde, to jest śmieszne. Co drugi po prostu od razu zginie od jakiegoś czegoś, ale tam mamy przynajmniej jakiś ten ulepszenie do pistoletu. Nie jest to może w ogóle potrzebne, no ale okej. Okay. Mamy. Coś tu jeszcze jest? Chyba nic. Nie, ja to rozpieprzyłem. Tu jeszcze te chłopaki mają strzały w sobie moje. To się przyda. Dawaj ich serce, wyrywaj. Pilfer. Nie wiem, co to pilfer znaczy, no ale okej. Okay. Znaczy, to jest jakiś czasownik, tak? Tylko nie wiem, co dokładnie oznacza. Pilfer. A, sprawdzę sobie nawet. Dobra. Co dalej mamy? Co my mamy dalej? Bo co mi nie pasuje, skoro jest tyle, a powinno być więcej tych misji, nie? Czekajcie, pod czym to jest? Nie pod mapą, tylko pod escape'em. Data console. O właśnie, jest... Nie, 8 i 8. No to kurczę, musi być więcej niż po jednym w danej bazie, więc spróbujmy teraz tam podjechać do tej bazy, w której byliśmy przed chwilą. Zobaczę, czy będzie jakaś druga misja. O! Właśnie coś zabiłem.
Ale to fajnie, bo w sumie to teraz mi się coś odblokowało chyba. Z tego co pamiętam. O właśnie. Laser rounds. Zajebiście. Przez przypadek po prostu przejechałem jakiegoś bizona, czy co to tam jest. Chłopaki, jadę wam pomóc. Oh shit. Czy ja ich wszystkich pozabiłem przez przypadek? Tak. Fuck yeah. Przez przypadek ich wszystkich pozabijałem. Całkowicie przez przypadek. Co tam strzylo, taki strzylo? Ten tu uciekał. Dwóch na raz. Nie bójcie się, gnoje. No i patrzcie, nie ma tej misji, no. Tam faktycznie w pierwszej bazie były dwie. A tutaj później tylko po jednej. Nie wiem skąd to się bierze, no nieważne. Dobra, pozbieram ammo. Idziemy gdzieś dalej coś robić. Nie wiem, czy Vestę, o, przydałoby się kupić. Oczywiście mam te wszystkie znajdźki teraz tutaj, w dwóch miejscach. O właśnie, tu jest coś ciekawego. Pewnie tutaj jakieś misje będą, czy coś. I mam jechać tu. Niewiele tych obiektów tu znaczy, nie, dużo jest tych obiektów. A, i mogę się teleportować przecież do nich, też prawda. Czyli nie muszę stąd jechać, tylko mogę stąd na przykład jechać. To w sumie możemy się tu tepnąć. I tak będzie szybciej. I zobaczymy, co się tam dzieje. No to 7 misji, to tak jak mówiłem, jest niedużo. No i nie wiem, gdzie ta skrzynka. Natomiast tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, o właśnie. Możemy wsiąść na to. I będziemy mieli kolejny pojazd zaliczony. Fajny ten skuterek. Czekajcie, zobaczymy sobie na mapkę. Gdzie my to mamy jechać? No w sumie w drugą stronę. Nie, zupełnie nie tam, gdzie chcę, gdzie jadę. Gdzie płynę w sumie. Powracamy. Hopsa. I do góry. Aj, dawaj, do góry. Kurde, spadłem ze schodów, co za matą. Czemu nie zrobili drabinek wszędzie, tylko tak z dupy? Tu też nie. Zobaczmy, gdzie ta skrzynka, bo mnie to irytuje, że nie mogę znaleźć tej skrzynki. Gdzieś pode mną, ale niżej. Tam się coś zabijają. A niech giną. Specjalnie. Tu się nigdzie nie da dostać. Nie wiem. Dobra, czekajcie. Jaki samochód. I patrzymy na mapę, gdzie my to jesteśmy i gdzie chcemy pojechać. Czyli jak teraz wyjadę z bazy, to biorę w lewo i później drugi raz w lewo. W ogóle tam jest coś do szybowania, czy co? Zaraz zobaczymy. Jest tu coś takiego gdzieś, nie? Teraz po prawej ode mnie. To jedziemy to zobaczyć. O co to chodzi? Dziki. Mam nadzieję, że mnie smok nie zdąży zabić. O! Mamy paralotnie. No jebiście. Aha. Super. O, biją się z nimi, debile. Basic training, po co mi to?
Tam sobie polecimy. Przelecę nad tą górą, czy nie? Górą. Doc, I'm near those coordinates. Listen, a man, Dr. Carlyle, is helping Sloan build bioweapons, even though he knows he shouldn't. Oh, Rex, I don't know what to do. Oh, fuck. Nie trafiłem. Okay, Dr. Carlyle is at Shakma Station, a bioweapons facility on a nearby island. There's a security outpost on a ridge overlooking the straits. They have a hang glider there. Use it. Objective, secure hang glider. A co, tego mam właśnie użyć, czy co? No właśnie mam tego użyć. Uf. Umarł. Sobie weźmiemy, zobaczymy co tu jest. Nic. I właśnie o to chodziło. Rzucił we mnie granatem, co za gnój, no. Drugi jest gdzieś pod spodem. Fuck. No. Wąż! Jasna dupa, wąż. Jest jednym z tych zwierzęciów do zabicia. 7 tego. Jakiś tam punktów dostałem za to, zajebiście. Takie osiągnięcie. Tyle wygrać. Dobra. Czyli w sumie to mieliśmy właśnie tego użyć, tylko tego akurat, który tutaj leży. To zajebiście. Dobrze, wiem, już leciałem przed chwilą. No to lecimy. Against the Reds? Against everyone, Rex. I think he's targeting the world, and Dr. Carlyle is helping him. I'll stop him and put an end to his operation, Doc. Nobody. Nie wiem, czy ja tam dolecę w ogóle. Wygląda to na razie śmiesznie. Detecting enemies ahead. Ziung, ziung, ziung. Wysiadaj. Ała, gdzie ja wylądowałem? Jakim cudem wylądowałem tu? Co ja mam kurwa teraz z tym zrobić? Aha, fajnie. Nie wiem, jakim cudem wylądowałem tutaj. Gdzie zasada zachowania pędu, idioci? Jak szybko popłynąłem. Niesamowite. Naprawdę, tutaj coś jest nie tak z pędem u nich. Znaczy, no, prawa fizyki trochę nie działają, no ale nieważne. A nie, ja przeleciałem za to. Okej, teraz już rozumiem. Idealnie. Gdzie ten gnój tutaj jest? Tam gdzieś miałem przefrunąć jeszcze? Seriously? Za nisko. Dobra, tak go nie zdejmę. Więc idziemy dalej. Krokodyl, cześć. Dobranoc. Dobra, bo ja marnuję te strzały w sumie. No to mam... Nie, miotacz płomieni mogłem w sumie zostawić w domu. No ale okej, nieważne. No jasne.
Ech, debile. Same debile wokół mnie. Fajnie, jak ja na to wsiądę teraz. Pływający wąż. O, zajebiście. Pływające rekin, a nie no, rekiny to w sumie zawsze pływają. Marnujesz strzały tylko, kurde, co robisz? Bierzemy teraz to. Wsiadamy, płyniemy dalej. Fly to the island, no jasne, dobra. Chyba to opierdzielimy wszystko. I popłyniemy. Nie chcę mi się ich wszystkich tam tłuc po drodze. Nie wiem, jak ja miałem niby tutaj dolecieć. Cześć. Cześć. Łączcie. Dziękuję. Jezu, te dźwięki są takie śmieszne. Co ona zrobiła z moimi granatami? Słucham, co? A, że automatycznie te granaty się odpalają. Spoko. Umieraj. Nie chcę umrzeć, no. Masakra. A, flamethrower na flamethrowera. Nie, może nie. Może nie, może zrobimy to tak. No właśnie, tak było lepiej. Gdzie ten gnój? Au, to chyba nie było mądre. Natomiast coś mnie też napierdziela gdzieś skądś. W sumie nie wiem skąd. No nieważne. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie. Miałem nadzieję, że to wybuchnie. Dobra, zmienimy sobie broń. Cześć, tu jesteś. No, to w sumie jest dobry pomysł, nie? Bo ja tu siedzę, właśnie nagrywam, powinienem iść spać. Ale nie. Będę spać dopiero, jak wszystkich pozabijam. Nie, szczerze mówiąc, skończymy sobie odcinek teraz. Już tak patrzę na godzinę. I tutaj naukowiec jeden był. I przydałoby się kończyć pomału już odcineczek. Pozbieram tylko kasę z nich wszystkich. Szkoda, że to jest takie długie, nie? Wyrywanie tych serc i tak dalej. Mam tych serc jak porąbany. Natomiast flamethrowera sobie na coś zmienimy jednakowoż. Weaponsy. Dokładnie tego. Na to. Customizacja, no właśnie tutaj laser rounds mamy jeszcze, to sobie też kupimy. Niewiele pieniądzów nam zostało, strasznie niewiele. Wiem, zbierać serca trzeba. I to jedno. Dobra, zajebiście. No nic, ja sobie tutaj zapiszę grę. No i co, trzymajcie się. Aha, podczas misji się nie da. No, zajebiście. Dobra, nieważne, trudno. Co będzie, to będzie. Najwyżej sobie powtórzę kawałek. No i tak jak mówiłem, trzymajcie się. Do następnego odcinka. No i tam pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. No i lajkowaniu Facebooka, oczywiście tam codziennie informacje o wszystkich odcinkach i streamach, także trzymajcie się, cześć!